Witam wszystkich serdecznie. Jest to niejako kontynuacja, bo dzisiaj nagrałem e, pierwszy odcinek z tej konkretnie serii a propos paru słów o różnych modelach. No, tutaj mamy starszyznę, czyli komarki. A w tej chwili będę się skupiał na, e, na młodzieży, czyli na motorynkach, tak jak widać. No, udało mi się. E, Pozyskać gdzieś tam na przestrzeni czasu yy, i pozostawić w moim, w moim zbiorze 7 motorynek, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku, o nich będę teraz opowiadał o różnicach, jakie ja dostrzegłem, zauważyłem w poszczególnych modelach, co się zmieniało, i tak dalej, tak dalej. Tak jak mówiłem w przypadku komarków, tak nie inaczej jest w przypadku motorynek. Nie ma w polskiej motoryzacji nie ma czegoś takiego, że model od modelu różnił się jakimiś konkretnymi cechami takimi wizualnymi. Czy technicznymi, dlatego że te modele między sobą dosyć się zazębiały. Było tak, że stare podzespoły zostały w magazynach i stosowali je do, do nowszych modeli. Były jakieś takie, później to nazywali, że to jakaś przejściówka, że to coś. A to chodziło po prostu o to, że wtedy ekonomia wzięła górę, byliśmy zależni od wiadomo kogo i, i były tru, trudności i problemy produkcyjne, dlatego producenci no, stosowali takie metody, że gdzieś tam potrafiły się te części zazębiać. Te modele też potrafiły być produkowane na zasadzie takiego zazębiania, że jeszcze produkowali stary, ponieważ została im końcówka, a przykład podzespołów, które umożliwiało to, a jednocześnie. Już zaczęli wdrażać nowy model. Powiedzmy, że w tych motorynkach, no mniej więcej faktycznie y, mówimy o jedynce, dwójce, trójce i modelu Pony 301, no były jakieś y, podstawowe cechy, które różniły je jedne od drugiego. Ale ja bym jeszcze dokończył, bo myślę, że jak ktoś teraz będzie oglądał y, odcinek o motorynkach, a nie widział jeszcze odcinka, na który serdecznie zapraszam o komarkach, czyli tego, co tutaj stoi obok, to jeszcze tylko dokończę a propos. A propos tego pozyskiwania przeze mnie, jeżeli ktoś, no mówię, nie, nie widział odcinka, to zapraszam serdecznie na, 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 na to, co mówiłem w poprzednim odcinku o komarkach pozyskiwania tego typu sprzętu przeze mnie. To jest tylko taka nieznaczna, nazwijmy to kolekcja, którą udało mi się, w zasadzie ona pozostała u mnie. To, to, to jest tak, że ja, nie tak, że ja miałem, że to, jest, to są wszystkie komarki, które ja miałem. Nie, tych komarków było dużo, 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 dużo więcej, ale one zostały przeze mnie sprzedane dane, były w dużo lepszym stanie, niektóre były idealne, były też komarki nowe, w ogóle nieużywane, także to mówię, tego sprzętu miałem co nie miara. Żeby, żeby troszeczkę rozjaśnić y, widzowi temat, to, to był mój chleb powszedni, i, i taki temat, na którym ja zarabiałem pieniądze, niestety nie mogłem sobie pozwolić na to z przyczyn ekonomicznych, na to, żebym, żebym kupił y, i zostawił to, bo mnie się po prostu podoba. Bo mnóstwo rzeczy mi się podobało, ale niestety z bólem serca ogromnym, pomimo, że jestem dużym miłośnikiem starej motoryzacji, musiałem to sprzedać. Tak jak powiedziałem, to były tylko wyłącznie względy ekonomiczne, no i to, to się to się zadziewało. Ja się cieszę z tego, że że to wszystko poszło w dobre ręce, w ludzi, którzy się tym opiekują w sposób profesjonalny, doprowadzają to do stanu idealnego, albo mają jakieś kolekcje, którym mogą się pochwalić szerszemu gronu, albo wręcz sprzedawałem egzemplarze, które teraz wiem, że uświetniły kolekcje muzealne. Także naprawdę mógłbym mnożyć przykładów rzeczy, jakie miałem i jak to wyglądało. Kiedyś, znaczy kiedyś, w przyszłości ja planuję różne tego typu filmy na temat pojazdów, które miałem. Ja wprawdzie nie mam dzisiaj do Dostępnego danego egzemplarza, żebym mógł nagrać film współcześnie, ale mogę to zrobić na bazie zdjęć, które posiadam, na bazie jakiejś opowieści, która się wiąże z tym, z tym konkretnym modelem, od kogo kupiłem. To takie rzeczy mniej więcej jeszcze pamiętam, bo robiłem to kilkanaście lat i, i, i gdzieś tam to wciąż w mojej głowie jest, bo mówię, ja tym żyję, można powiedzieć, od, od wielu, wielu lat. Yy, więc temat, jeszcze wracając do tego, jak pozyskiwałem, pozyskiwałem to wszystko za pomocą ogłoszeń w prasie, które dawałem w różnych gazetach w calutkiej Polsce, dosłownie w całutkiej Polsce, eee, kosztowało to duże pieniądze, ale dawało znakomite efekty. W tej chwili, ja wam to mówię oficjalnie, dlatego, że to już kompletnie nie działa. Już to sprawdziłem wzdłuż i wszerz i to nie jest żadną tajemnicą. Ci ludzie już po prostu nie żyją, nie ma do kogo docierać, już nie ma, nie ma przestrzeni do tego, żeby ktoś przeczytał ogłoszenie i jeszcze tam się zgłosił. Uważam, że to już jest w tym momencie przerost formy nad treścią, że te ogłoszenia, nawet chcąc jeszcze Porwać się na takie ogłoszenie. Oczywiście możecie próbować, to będzie więcej kosztowało ogłoszenie, yy, aniżeli jesteście w stanie jeszcze cokolwiek gdziekolwiek kupić. Wszyscy przerzucili się już nawet tacy ludzie, powiedzmy w okolicach mojego wieku, to są ludzie już nie gazet, tylko yy, internetu i ci ludzie, jeżeli cokolwiek mają gdziekolwiek yy, mówię, czytać, to, to raczej robią to yy, w internecie, a nie yy, korzystają yy, z gazet. Troszeczkę muszę przejść do tematu motorynek, dlatego że nie chcę, żeby mi zabrakło czasu, a, a chciałbym dosyć dużo wam o nich opowiedzieć na tyle, na ile jakby moja wiedza na to pozwala, bo ja musicie wiedzieć jednoznacznie, że ja nie jestem absolutnie żadnym omnibusem. Są dużo, dużo, dużo lepsi ode mnie. Królem poditut i capi jest oczywiście Piotr Kawałek, także z wielkim szacunkiem oglądam jego programy. Naprawdę no, bardzo ciekawy człowiek i robiący to z pasją, a tym bardziej, że ma do czynienia nie tylko z teorią, ale również z praktyką i to jest to, co trzeba cenić no, ten facet po prostu jest tutaj, można powiedzieć, jakimś królem, tak? Jeżeli chodzi o wiedzę i przekazywanie jej takiej na, na zewnątrz, no bo to jest też fajne, że możemy sobie coś zobaczyć w internecie, siedząc przed, przed monitorem, a nie wszyscy będą mieli okazję posiadać chociażby jeden egzemplarz jakiegoś, jakiegoś starego, nie wiem, czy motoroweru, czy, czy motocykla, czy samochodu. No, nie każdy ma takie możliwości, dlatego myślę, że, że samo to, że obejrzycie coś w internecie, to też jest miłe. Ja też. Często zaglądam na, na fajne, mądre filmy, jak ktoś ma coś do powiedzenia i, i, i coś tam oglądam, tak? Z ciekawości, yy, jak to wygląda. Tutaj zdążyłem zgromadzić, tak jak widzicie. Siedem motorynek. One są e, tak samo jak w przypadku komarków, one są pozyskane od sprzedających. Absolutnie nic w nich nigdy nie było zmieniane. Czyli tak jak kupiłem, tak jak one wyglądały podczas zakupu lat temu, wiele, bo to jest wszystko, e, tu są zakupy sprzed, nie wiem, nawet może 10 lat. Ja bym musiał zajrzeć w papiery, bo ja nie mam do tego pamięci, to nie ma żadnego znaczenia. To tak jak powiedziałem, są, są motorynki kupione wiele, 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 wiele lat temu i one po prostu u mnie tyle lat są magazynowane dzisiaj wyciągnąłem, postanowiłem przy ładnej pogodzie parę słów opowiedzieć. Tutaj jest najstarsza motorynka przeze mnie zakupiona w miejscowości Sopot tuż w zasadzie w pierwszej linii brzegowej przy Sopocie, starszy pan, bardzo elegancki, że tak powiem, miał kiedyś taką motorynkę to jest, miał ją od nowości ten sprzęt, to tutaj widzicie, to jest to jest motorynka jedynka, ale oczywiście no jak to w tych motorowerach, motorach i samochodach w polskich, to te modele między sobą, pomimo, że miały jakieś tam charakterystyczne ceny, to różniły się tym, że posiadały cechy już nowszego modelu. I tutaj pomimo, że zasadniczo to jest bardzo, bardzo mocno, model charakterystyczny dla jedynki, czyli tak jak widzicie, jest ta kierownica charakterystyczna, taka koza jest mocowanie błotnika za pomocą takich pałąków jednoczęściowych, które przechodzą na. Nad błotnikiem y, siodełko, rama jest zupełnie inna rama, bo zobaczcie, tutaj y, mocowanie siodełka, przyjrzyjcie się, jakie jest w tej ramie, proszę bardzo, jak jest rozwiązana sztyca i dalej to mocowanie, a jak jest rozwiązane już w kolejnych y, dwójkach, tak zwanych motorynkach. Zobaczcie, jest zupełnie, zupełnie absolutna inna bajka, ale wiem doskonale, że pierwsze motorynki miały bagażnik metalowy, całkowicie metalowy, z uzupełnieniem tutaj blachy metalowej. Ten już ma plastikowy, czyli zobaczcie, już zaczę myśleć o plastikowym zastosowaniu butnika i pomimo, że tutaj wszystkie rozwiązanie jeszcze było e, z jedynki, to już tutaj rozwiązanie tylnego bagażnika jest na bazie nowszego modelu, tak jak widzicie. Silnik e, 0,22, tak jak widać, biegi oczywiście e, e, w ręku, dwubiegowa, tłumik szmerów, tak jak widać tutaj, tak jak tutaj ma, ma, macie okazję zobaczyć. Z takich charakterystycznych rzeczy jeszcze, przyjrzyjcie się, ja Wam to zwrócić na to, chcę uwagę, dlatego że nie każdy na to zwraca uwagę, a to są takie rzeczy bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczne. Pomijam tą ramę od jedynki, bo ona jest najbardziej taka rozpoznawalna i naj, najprościej możemy ją rozpoznać właśnie po tym chociażby mocowaniu pod siodełkiem, ja bym tak nazwał. Zobaczcie, patrzcie na widelec, zobaczcie jakie jest mocowanie lampy w kształcie takiego, yy, no jak to nazwać, półksiężyca, tak, czy jak tam, Łukiem, rozwartym tutaj łukiem. Zobaczcie, dwójka też ma łuk, trójka też ma łuk. Patrzcie na kolejne motorynki. Widzicie tutaj? Widzicie to? To jest też, to jest motorynka dwójka. Zaraz Wam powiem, bo ja tutaj też powiedziałem dwójka, dwójka. Nie, źle powiedziałem. To nie jest dwójka. To jest też jedynka. Zaraz wszystko Wam opowiem. Troszeczkę tutaj wprowadziłem w Was błąd. Powiem Wam o co chodzi. Patrzcie też, co jest bardzo charakterystyczną rzeczą a propos półki. Zwróćcie uwagę na tłoczenie dolnej, Półki, tu Gdzie są na stałe przymocowane amortyzatory? Patrzcie, ta blacha jest tłoczona. Felc, który jest wywinięty, jest wywinięty do góry do góry. Widzicie to? Tutaj jest podwinięte do góry. W nowszych motorynkach, w dwójkach, ten felc jest w dół, czyli wytłaczarka, która tłoczyła tą blachę w absolutnie inny sposób i obtączyła. Następna sprawa charakterystyczna w jedynkach. Ogranicznik kierownicy zobaczcie tutaj, był z przodu. Widzicie to? Tu jest taki pypeć zgrzany do, 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 do główki ramy i tu był ogranicznik. Tutaj akurat nie ma bolców ograniczających, tylko i wyłącznie jest śruba. Mam wrażenie, że były to śruby w oryginalności ale dosłownie nie żartuję. Chociaż w innych ramach, jakie posiadam, od jedynek, tak jak widzicie, jest ogranicznik z przodu, i mamy do czynienia już ze stałymi bolcami. Tutaj jest lakier oryginalny, moi drodzy, w tej motorynce. Dosłownie oryginalny, on jest poobijany, tak, ale to jest oryginalny. I mamy do czynienia nie z urwanym bolcem. Bynajmniej ja tego nie widzę, chociaż może się mylę. Możliwe, że jest urwany. Powiem wam tak. Prawdopodobnie teraz zwróćcie uwagę, że może być urwany, bo tutaj widzę, że jest miejsce. Chociaż nic na to nie wskazuje, nie wiem, to, tu się poddaje, ale może były tu po prostu jakieś śruby tylko i wyłącznie przykręcane, ale ogranicznik, co ważne, jest z przodu, tak jak widzicie. I tak jak powiedziałem, dolna półka, felc wywinięty do góry, widzicie to? I tu, w tym miejscu, na dolnej półce jest płaska powierzchnia. Zaraz Wam pokażę, jaka jest w innych motorynkach. Mocowanie oczywiście kierownicy też się różni, dlatego że sztyca, mocująca kierownica jest w centralnym miejscu główki ramy przeprowadzona, tak jak widać tutaj, tak? W tej tak samo. Tutaj zaraz Wam opowiem, to już jest według mnie przeróbka właściciela, ale zaraz do tego dojdziemy. Jedynka, jeżeli chodzi o widelce, tak jak widzicie, to jest takie mocowanie lampy, tego typu kształt, półka z felcem wywiniętym do góry i z ogranicznikiem kierowania z przodu. A teraz zobaczcie, jak było rozwiązane w dwójce. Teraz szybko przeskoczę do dwójki. Patrzcie na to. Zupełnie inna blacha mocująca. Widzicie to? Taki można powiedzieć prostokąt, całkowicie co innego. Inna półka dolna, zupełnie inna. Tu wywinięcie blachy jest w dół, nie widać tego, ale patrzcie, widzicie to? Jest w dół i tu, w tym miejscu, chociaż tutaj tego nie widać, a w innej motorynce Wam pokażę, patrzcie, tu jest przetłoczenie, taki specyficzny kształt przetłaczający tą półkę. Jest już takie tłoczenie i Ogranicznik kierownicy, patrzcie, nie ma nic z przodu. Na główce ramy nie ma żadnego naspawanego elementu. Wszystko dzieje się z tyłu. Tutaj mamy dospawany taki wąs ograniczający i półka dolna, patrzcie, jest podcięta. Widzicie to? Tu jest podcięta półka. Nie ma półokręgu tu kontynuującego to, a teraz przenosimy się szybko. Zobaczcie, tu też jest podcięta. Widzicie to? Tu też jest podcięta, bo to jest dwójka. A zobaczcie tutaj, tu jest cały półokrąg. Widzicie to? Dolna półka, tu jest półokrągła. To charakteryzuje widelec, powtarzam, widelec motorynki jedynki. Jeżeli chodzi o ramę, to jeszcze Wam coś pokażę, bardzo ciekawego, co właśnie nie każdy na to zwraca uwagę i też nie wiadomo, jak to traktować. Jedynka, dwójka, nie wiem. Zobaczcie, na główce ramy jest mocowanie dalszej części ramy jakby do tyłu. Patrzcie na to. Czekajcie, ja Wam tutaj pokażę na, na, na bazie tego. Zobaczcie, to, ja mówię o tej rurze, tu, przymocowanej do tej głównej tutaj główki. Tu ta odległość. Ja wam tu o, patrzcie, jest około 2 cm. Mówimy o tej odległości od końca ramy do momentu, kiedy jest rura przymocowana. Widzicie to? Jest 2 cm. Ja bym tu mógł nawet miarką. Patrzcie tutaj. Tu też mamy 2 cm, widzicie? W kolejnej mamy też nisko zawieszoną ramę 2 cm. Patrzcie na to. Mamy, mamy yy, motorynkę, dwójkę. Widzicie? Ile tutaj mamy? Patrzcie, ja, przy, ja przykładam w tym momencie ja przykładam miarkę celowo mam tą miarkę w ręku. I to jest, moi drodzy, 4 centymetry. Widzicie? Dokładnie 4 centymetry. A tutaj, jak wam pokażę, przy jedynce dokładnie możemy to nawet ocenić, nawet nie 2 centymetry, bo to jest według mnie centymetr i jakieś tam w okolicach centymetr 3 mm. Zobaczmy w jedynce jedynce, tej takiej jedynce z kości, też centymetr i 3 mm. Widzicie to? To jest też ciekawa sprawa, bo mówimy o ramie, która jest nisko zawieszona na główce, jest nisko, jest widelec od jedynki, tak jak powiedziałem, czy on się różni, a zobaczcie, jak jest mocowane siodełko. Już w absolutnie nowym wydaniu, tak? A jak kierownica w starym wydaniu, i co mi powiecie, co to jest dwójka? Może i dwójka, może jedynka, może przejściówka, nazywajcie sobie to jak chcecie. Ja Wam tylko pokazuję, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o, o dane modele. Tutaj według numerów ramy, bo ja tutaj, ja tutaj troszeczkę wycierałem to tu zdaje się jest 81, tutaj. Ta motorynka, z tego co pamiętam, jest 80 na 100%. Tak, ta motorynka mamy 80 rok, czyli ta jedynka jest 80. No mówię tutaj poza wszelką wątpliwość, to, te cechy charakterystyczne są tak e, oczywiste, że jakby tutaj nie pozostawia to wątpliwości. Tutaj, nie wiem, nazywajcie sobie jak chcecie, czy to jest jedynka, czy to jest dwójka, no to jest kontrowersyjne. Oczywiście, że ja wiem, że ona jest w stanie fatalnym, nie można się za bardzo przyzwyczajać do jej, e, do jej wyglądu ale zobaczcie jeszcze coś. Tam prawdopodobnie była wymieniana osłona, bo jest Plastikowa. Tu, patrzcie, widzicie to? Tu jest metalowa osłona a tu już powinna być w dwójce plastikowa. Czyli jak to się nazywać? Co to za motorynka? Cholera wie, jak nazwać tą motorynkę? Tutaj, poza wszelką wątpliwość, wam powiem, że ten właściciel chciał sobie... Yy, a jeszcze co? No bo, Boże, jedyny. Przecież jeszcze bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, która charakteryzuje tą ramę. Jedynkę. No przecież mocowanie silnika, moi drodzy, w jedynce jest tego typu. Że tutaj zwisają przyspawane do ramy yy, uchwyty dwa, tak jak widzicie, które mocują silnik. No to, nie, nie, przyznacie, że to charakteryzuje... Nam motorynkę jedynkę, identycznie zobaczcie, jest tutaj. Jest uchwyt mocujący silnik 0,22. Tak? Widzicie to. A zobaczcie na mocowanie siodełka, tak? Czyli widzicie, jakie są anomalie? Patrzcie tutaj, tutaj gwarantuję Wam, że to już jest przeróbka yy, kolejnego właściciela. To jest w ogóle bak od, od Pony 301, a patrzcie pod spodem. To jest dorobione, rzecz jasna, ale tutaj są pozostałości po uchwycie oryginalnym do silnika 022. Czyli to jest rama od jedynki, z tym, że z dziwnym mocowaniem siodełka, o co chodzi, nie pytajcie mnie. Ja wam tylko i wyłącznie przedstawiam pole do dyskusji, pole do manewru, żeby na ten temat sobie gdzieś tam przemyśleć pewne sprawy. Wskazuję Wam różnice, jakie są, jakie ja ewidentnie widzę. Tutaj mamy do czynienia już z ewidentną yy, dwójką motorynką, tak? Silnik 23, czyli nie ma tego mocowania, tak jak widzicie, yy, widzicie? Nie ma mocowania do góry od. Yy, no od, od, od głowicy i biegi już ma yy, w nodze, a wcześniejsze miały biegi, tu nie patrzmy na to, bo to jest przeróbka, dlatego my nie możemy się skupiać na tym, o ma też biegi w nodze, nie, nie, nie patrzymy na to, tutaj też powinny być biegi, według mojej osobistej oceny, w rączce, w rączce i też tych biegów w tejże rączce, tej konkretnie manetce tutaj nie ma, i co? I, to, I jak to oceniać? No nie wiadomo. No, yy, mówię, musicie sobie po swojemu jakoś to, jakoś to poukładać w głowie. Tu mamy do czynienia z dwójką. Jeszcze jakaś różnica, jaką ja widziałem, zaraz wam powiem. No, na licznik, nie patrzcie, bo to ktoś już tutaj go włożył, to jest bym powiedział atrapa tylko i wyłącznie. To też jest gdzieś tam przełożone. Możliwe, że z komarka zasilany jest ten pewnie no, klakson bateriiką jakąś, także to można było sobie dorobić, ale to, tak jak powiedziałem, to już są dodatkowe jakieś tam przeróbki. Teraz zobaczcie, tutaj mamy do czynienia też. Z dwójką. Teraz Wam pokażę różnicę pomiędzy trójką. Tu jest ewidentnie, znaczy nie ewidentnie, tylko 100% motorinka trójka. Nawet mamy tak. Po pierwsze, oryginalny lakier, chociaż on jest wyblakły, ale to jest oryginalny lakier. Ona jest w dosyć fajnym stanie zachowania. Ona już ma mocowanie, tak jak powiedziałem, tu jest zupełnie inny. Dolna część półki jest zupełnie inna. Góra jest mocowanie kierownicy, tak jak widzicie, odsadzone od, yy, od centralnej części ramy do tutaj, przerzucone to jest na półkę. Następna sprawa. Patrzcie, oryginalna naklejka 50. M3, widzicie tu, pod siedzeniem, ale teraz patrzcie. Co to jest M3? S38 silnik, z tym, że przerobiony na, na zmianę biegów już w, w, w nóżce, dlatego te kartery musiały być przerobione. Zobaczcie, to jest komarek. Jajowaty cylinder, jajowaty, jajowata głowica, tak? Zobaczcie tutaj, bardzo charakterystyczna rzecz i tym ja bym rozpoznawał, znaczy rozpoznawał samą ramę. Zobaczcie, taki, taki, taka absolutna podstawa do trójki, bo skoro ten silnik, no to musiał być króciec Wprowadzający tutaj, jak widzicie, kruciec, który wystaje, żeby wprowadzić yy, powietrze do, do, do gaźnika. I patrzcie teraz na tą anomalię. Tutaj, zobaczcie, tu też jest kruciec. Widzicie to? Tu. Czyli to jest trójka, rama od trójki, tak jak widać. Tam też jest króciec, który, który doprowadza powietrze do silnika. Ten silnik to jest rzecz jasna, że to jest już dorobiony temat. Nie patrzcie w ogóle na niego, tak? Absolutnie tutaj nie patrzymy. To jest też trójka motorynka. To dlaczego? Dlatego właśnie, że jest tutaj przy ramie wystający króciec, który doprowadza powietrze, bo nie ma tego tłumika szmerów w trójce. W trójce jest silnik zastosowany, tak jak widzicie, 25, który jest takim pochodnym silnikiem silnika komarkowskiego i można powiedzieć, że on jest no, 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 no podobny zasadniczo, tak, wizualnie bynajmniej, nie patrząc na kartery do, do silnika od komarka bynajmniej w tej części gaźnik, cylinder yy, i o tutaj tej, tej, tej na górze, tak jak widzicie to jest zasadnicza różnica, teraz szybciutko przechodzimy do pony, oryginalnie zachowana motorynka pony 301, dosłownie oryginalna ona jest wręcz z plombą na silniku Patrz, patrzcie tutaj, widzicie tu jest plomba, ona jest na chodzie całkowicie Sprawna, no tutaj jest zupełnie już temat inny, kanciaty bak, tak, tak jak widać, silnik, powrót do, do, do tematu silnika yy, z tłumikiem szmerów, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku, yy, biegi w podłodze, czyli powrót do dwudziestki dwójki, tak, można powiedzieć yy do początkowego okresu produkcji motorynek. Dobrze się spisywał ten silnik, dlatego wrócili inżynierowie do tego rozwiązania. Opisywać tutaj tą pony no nie ma sensu. Jak ktoś chce zobaczyć, to tak oryginalnie była mocowana lampka, bo tam gdzieś razy widziałem, że ktoś mo mocowanie lampki ma starego typu, a w oryginale wyglądało to tak. To jest lampka też oryginalna. Oryginalna według mnie lampka jest też w motorynce jedynce, tej co tutaj widzicie, czyli lampa od ws tak jak widać. Według mnie to jest oryginał, dosłownie oryginał. Patrzcie, amortyzatory w jedynce na zewnątrz nie ma sprężyn, tylko są w środku, a w kolejnych, chociaż nie bazujemy na tym, bo tutaj, tak jak powiedziałem, te ramy są jedynka, przemieszana z dwójką, także nie wiadomo, jak to traktować. W kolejnych już są, patrzcie, sprężyna jest na zewnątrz. Tu znowu mamy do czynienia ze sprężyną w środku, ale, ale tak jak powiedziałem, tu jeżeli chodzi o modele, o ocenę tych modeli i tak dalej, bardzo, bardzo ciężki temat pewne rzeczy są oczywiste to jest ta motorynka, Pony 301 ta motorynka trójka na 100% i ta motorynka jedynka, która już jest takim modelem, powiedzmy no nazwijmy to przejściowym, z bagażnikiem plastikowym dziękuję wszystkim serdecznie jak się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę motywacja dla mnie na przyszłość muszę kończyć, bo czas mi się kończy, przepraszam Was serdecznie a pogadałbym jeszcze więcej, nie ukrywam tego